Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie stali. Jest zaszczepiony w innym krzewie, to to, co wzrasta w człowieku, czyli latorośl życia duchowego, systemu wartości, będzie miało skąd czerpać, będzie miało siłę do tego, żeby wzrastać. Jeśli nie, niestety stanie się bezużyteczne i jedyną rzeczą, która będzie mogła być zrobiona z tej latorośli, to płomień, który w pewnym momencie ją spali. Będzie można zapomnieć o latoroślach, tak jak zapominamy o rzeczach, które wyrzucamy czy palimy. System wartości, który karmi chrześcijanina, system wartości, który każe mu korzystać z sakramentów, z Eucharystii, to życiodajna moc, bez wątpienia. Jezus mówi, nie ma innej drogi. Zawsze w tym miejscu, jakoś kiedy czytam Ewangelię, to przychodzą mi takie porównania, myślę, że wam również, przychodzą takie porównania do życia duchowego w tym wymiarze patriotycznym, bo przecież walka zbrojna, konspiracyjna, to jest tylko emanacja tego, co jest w środku, nie da się inaczej. Nie da się, bez wartości, wtedy będzie to pozorowanie pewnych działań, które prędzej czy później i tak skończy na, raczej w ognisku, razem z plewami pewnych pozorów. A zatem w tym miejscu właśnie, w którym jesteśmy, w którym nie sposób mówić ściszonym głosem i nie sposób schylić głowy, w tym miejscu właśnie przychodzi mi takie porównanie, że patriotyzm, miłość do ojczyzny, system wartości, jak żyć i jak kochać bliźniego, tak bliski chrześcijaństwu, też wyrasta z jakiegoś, byśmy powiedzieli, winnego krzewu. Ten winny krzew to tradycja, tak jak krzew, który rozrasta się, ma poszczególne gałęzie. Tak są gałęzie rodzinne, tak są gałęzie również obywatelskie, społeczne, polityczne, bo przecież różnimy się i każdy ma prawo patrzeć na rzeczywistość według własnego światopoglądu, który też trzeba szanować, ale jeśli łączy nas miłość bliźniego, miłość ojczyzny, to spotkamy się w jednym korzeniu, który się nazywa Polska. Spotkamy się w jednej glebie, która się nazywa patriotyzm, tradycja, kultura, ofiara. Ta gleba polska, niestety, tak mocno. Nie wiem, na ile inne kraje mocniej, ale Polska tak mocno przesiąknięta krwią naszych bohaterów. Przez tę krew przeziera się do nas. Dzisiaj rotmistrz Witold Pilecki, który jest tym wzorem człowieka, który doskonale rozumiał, co to znaczy ziemia ojczysta. Doskonale rozumiał, co to znaczy ofiara. Dzisiaj dużo myślałem o panu rotmistrzu i o nim głównie chciałem powiedzieć, bo jest przykładem człowieka, który stanął na czele wielu struktur, wielu organizacji, ale miał kryptonim Druh. A w powstaniu tata, to musiał być dobry człowiek. Jeśli podwładni do niego mówią tata, jeśli inni mówią do niego druhu, to znaczy, że to musiał być dobry człowiek. Jeśli zdecydował się pójść do Auschwitz, to musiał być dobry człowiek. Jeśli zdecydował się pozostać w kraju i nie uciec przed
aparatem represji komunistycznych, to musiał być dobry człowiek. Kiedy pisał poemat do pana Różeńskiego, który decydował o przesłuchaniach i o jego losie, napisał jeden z piękniejszych, które udało mi się spotkać, poematów o tym, co to znaczy miłość bliźniego. Tak bliska idei Chrystusowej, który był tak wierny. Kiedy mówił: pójdę do swoich przyjaciół na herbatę i ciasto, a oni potem przeze mnie będą cierpieć. A kiedy zapytają mnie, czym się zajmujesz, będę musiał im powiedzieć: trochę maluję, trochę rzeźbię. Nie chcę ich wystawiać na niebezpieczeństwo. I ta myśl o tym, że mógłbym ich skrzywdzić, to oczywiście wszystko parafraza, to trochę jak i tu cytat: na skórze wciąż gładki wewnętrzny trąd, że nie może iść do bliskich, bo jego obecność zdradzi ich samych, chociaż on bardzo nie chce. I od razu pan rotmistrz pod koniec tego poematu do pułkownika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego mówi: tak jak nie chciałem zdradzić ich przez swoją obecność, tak dzisiaj proszę Ciebie, panie pułkowniku, niniejszą petycją, aby sumą kar wszystkich mnie tylko ukarano. Bo choćby mi przyszło postradać mnie życie, tak wolę niż żyć wciąż, a w sercu mieć radę. Maja 1948 roku pan rotmistrz ginie tutaj za to, że był człowiekiem, który ukochał ojczyznę. Nie sposób mu było przedstawić kryminalnych zarzutów żadnych. Mimo to zginął, jak zresztą wielu innych. I przeniosła go do dzisiejszych czasów pamięć Polaków. Trochę jak u Konrada Wallenroga. Lubię to w tym miejscu cytować. Ten fragment z pieśni Weidelowej. Ale zanim przeczytam o pieśni, która ujdzie cało, to chcę zwrócić Waszą uwagę na tę część tej pieśni Weidelowej, która jest potem, która jest wyrazem odpowiedzialności za pamięć, za miejsca, za Polskę. Powieści gminne. Ty, Arko Przymierza, między dawnymi i młodszymi laty, w Tobie lud składa broń swego rycerza, swych myśli przędzy i swych uczuć kwiat. Arko, Tyś żadnym niezłamanym ciosem, póki Cię własny Twój lud nie znieważy. O pieśń gminna, Ty stoisz na straży narodowego pamiątek Kościoła, z archanielskimi skrzydłami i głosem. Czasem dzierżysz i bronisz archaniołów. Płód rozgryzie malowany dzień. Skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cały. Tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją karmić się żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do gruzów przylega i stamtąd dawne opowiada czas. Tak z ogniem zajętego gmachu wyleci, chwilę przysiądzie na dachu. Gdy dachy runą, on ucieka w lasy i brzmiącą piersią na zgliszcza i groby nuci podróżnym piosenkę żałobną. Nie daj Bóg, żeby pieśń gminna, która pamięć o rotmistrzu i wielkich bohaterach, musiała uciekać w góry. Nie daj Boże, żeby musiało uciekać z murów. Nie daj Boże, żeby musiała z daleka opowiadać tamte dawne czasy. Nie daj Boże, żeby w Polsce zanikła pamięć o bohaterach. Żeby nie śpiewano tej pieśni o największych synach Rzeczpospolitej.
Ale przecież czujemy doskonale w naszych sercach, że nie zaginie. Czujemy doskonale w naszych sercach, że będzie choćby jeden, który tę pieśń poniesie. A jak jeden, to i drugi. Połączą się serca tych, którzy chcą śpiewać pieśń Ojczyzna. Wystarczy, aby jeden był. Wystarczy, aby wśród zgliszczy i tych zburzonych murów, o których pisał Herbert, znalazł się jeden, który nie pozwoli, aby ta pieśń zanikła. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnym. Zwykłe wahanie nastrojów, losy jeszcze się ważą. Cmentarze rosną, maleje liczba obrońców, ale obrona trwa i będzie trwała do końca. Jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. Patrzymy w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci. Najgorszą ze wszystkich twarz zdrady. I tylko sny nasze nie zostały upokorzone. W tych murach, gdzie za każdymi tymi ciężkimi drzwiami tylko sny nie były upokorzone, bo ciała, bo pamięć była upokorzona. Każdy z nich był miastem. Każdy z nich niósł miasto pisane wielką literą. Przez wielkie M, przez wielkie P, po temu miastu na imię Polskę. I mimo tych różnych twarzy, śmierci, głodu i tej najgorszej właśnie twarzy, pieśń pójdzie cała. Hej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Zmarnowane, a to miejsce znajdowało się, znalazło się w rękach, które tego, tej pamięci nie zmarnotrawią, ale przekształcą wielki znak polskiej chwały i polskiej przyszłości. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej.